Państwa, rozpoczynamy obrady. Otwieram 34. sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego. Witam panie radne, panów radnych, zarząd województwa, dyrektorów departamentów, jednostek organizacyjnych, samorządu, zaproszonych gości, wszystkich państwa obecnych, media, radio, prasę, telewizję, internautów. Wszystkich państwa serdecznie witam na kolejnej sesji. Dzisiaj ona nie jest w porządku bardzo bogata, więc mam nadzieję, że skończymy ją nieco wcześniej, bo niektórzy z państwa też sugerowali, że mają jeszcze inne liczne dzisiaj obowiązki. Po otwarciu mamy wybór komisji uchwał i wniosków i jak zawsze w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość na posterunku gotowy do pracy pan radny Michał Król. W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłaszamy dzisiaj pana radnego Wiesława Stasiaka, który zgodę wyraził i wyraża. Dziękuję uprzejmie. I pan Marcin Bugajski sam się zgłosił. Pani radna Bożena wyraża zgodę. Dziękuję uprzejmie. Proszę komisję o przystąpienie do pracy, przyjęcie protokołu z 33. sesji. Do chwili rozpoczęcia obrad nikt uwag nie zgłosił do zapisów treści tych protokołów, więc stwierdzam, że jest on przyjęty. Porządek obrad mamy taki, jak państwo otrzymali wraz z zaproszeniem. Pytanie do państwa radnych, czy ktoś chciałby wnieść nowe propozycje bądź ma uwagi co do przedstawionego porządku obrad. Nikt takich uwag nie zgłasza, więc przystępujemy do jego realizacji w punkcie 6. Informacja marszałka województwa o działalności zarządu. Państwo otrzymali tą informację, jak i również o pracach w komisji. Czy do tego materiału ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nikt nie zgłasza. Jeżeli chodzi o ten ostatni okres czasu między sesjami, to chciałem państwa radnych poinformować, że w dniu dzisiejszym radny Witold Witczak złożył rezygnację z mandatu radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego i oczywiście zgodnie z procedurami tą rezygnację przekazujemy do komisarza wyborczego i w dniu dzisiejszym ta rezygnacja została przekazana. I w punkcie kolejnym a więc 5.1. Informacja na temat obchodów stulecia awangardy w Polsce. I tutaj już ożywienie nastąpiło. Proszę państwa, te obchody zainicjowane przez Muzeum Sztuki w Łodzi. Prezentacji dokona pan dyrektor Jarosław Suchan. I bardzo prosimy. I tak jak mówiłem panie dyrektorze, dzisiaj przewidujemy czas sesji niezbyt długi. To i ta informacja pewnie nie będzie również długa, a będziemy cały rok będziemy stulecie awangardy w Polsce świętować. Także niejednokrotnie będziemy mieli jeszcze tutaj możliwość zapoznania się tutaj co do tych wydarzeń, które będą miały miejsce w naszym mieście. Bardzo proszę. A mikrofon? Nie, tak? Mikrofon, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Co prawda temat dotyczy aż 100 lat, ale oczywiście postaram się streścić i o tych 100 latach opowiedzieć bardzo krótko. Wydarzenie, myślę, bez precedensu. Wszystko zaczęło się 100 lat temu. Wtedy miała miejsce pierwsza poważna manifestacja polskiej awangardy.
i od tego czasu datuje się obecność w polskiej kulturze tego nurtu, który był bardzo istotny, bo tak naprawdę cała współczesna kultura, ale nie tylko, cała nasza rzeczywistość wokół została przeorana przez rewolucję, jakiej dokonała awangarda. Stąd pomysł, żeby zorganizować ogólnopolskie obchody. Ten pomysł wyszedł od nas, co jest, myślę, rzeczą oczywistą, dlatego że nie ma innej instytucji w Polsce, która tak bardzo mocno związana byłaby z historią awangardy w Polsce. Zaprosiliśmy do współliderowania tego przedsięwzięcia dwa największe muzea w Polsce, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, które też są posiadaczami poza Muzeum Łódzkim największych kolekcji sztuki awangardowej. Udało nam się pozyskać patronat pana prezydenta Rzeczypospolitej, a także sprawić, że obchody stulecia odbywają się pod auspicjami Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Także ranga tych obchodów jest bardzo poważna. Ale co mnie bardzo cieszy, mimo tych wysokich patronatów, tak naprawdę jest to inicjatywa oddolna i dosłownie w ciągu kilku tygodni udało się wokół niej zgromadzić imponującą koalicję instytucji i organizacji. To jest już obecnie ponad 80 instytucji i organizacji z całej Polski, od Tarnowa po Gdynię. Są w niej obecne instytucje i organizacje zarówno z dużych miast, jak i z małych miejscowości. Muzea, od największych po skromne muzea miejskie, galerie, teatry, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze. Także jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które to koordynuje nasza instytucja, która mieniła się jakiś czas temu w trochę sposób samozwańczy liderem tego przedsięwzięcia w skali kraju. Jest to dla nas poważne przedsięwzięcie, ale i też mocno obciążające, ale myślę, że też wyjątkowa szansa dla naszego muzeum, żeby na fali obchodów stulecia awangardy jeszcze bardziej wzmocnić znaczenie i rangę naszej instytucji w skali ogólnopolskiej. Chcę też powiedzieć, że udało się nakłonić władze miasta Łodzi, żeby nazwały się samozwańczą stolicą awangardy w tym roku i by ten rok był obchodzony tutaj w Łodzi w szczególny sposób pod hasłem awangardy, bo awangarda stała się też takim istotnym elementem budowania wizerunku miasta. Miejskie instytucje, instytucje marszałkowskie też mocno włączają się w obchody. Praktycznie nie ma instytucji kultury w Łodzi, która by tych obchodów nie planowała. Nasze muzeum z oczywistych względów ma chyba najpoważniejszą ofertę. Już w jej ramach są realizowane projekty, na które serdecznie Państwa zapraszam. Dwa tygodnie temu otworzyliśmy imponującą wystawę Superorganizm, awangarda i doświadczenie przyrody, na którą zjechały do nas prace z tak ważnych muzeów jak Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku, Sąd w Pompidou czy Tate w Londynie. Takich wystaw będzie jeszcze 4 w naszym muzeum. Oprócz tego planujemy wydawnictwa oraz konferencje naukowe. Już została wydana Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, która okazała się hitem wydawniczym. Praktycznie cały nakład już nam się rozszedł. Będziemy też polską awangardę promować za granicą. 25 kwietnia w Muzeum Reina Sofia w Madrycie, jednym z najważniejszych na świecie muzeów sztuki nowoczesnej, otworzy się wystawa pokazująca twórczość Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. Będzie to wydarzenie bez precedensu, ponieważ nigdy wcześniej twórczość polskich artystów awangardowych nie była prezentowana w takim formacie, czyli w formacie wystawy tylko im poświęconej w muzeum tej rangi. Również uruchomiliśmy stronę internetową poświęconą obchodom stulecia awangardy, www.rogawangardy, na której Państwo możecie
pozyskiwać aktualne informacje na temat tego, co się dzieje nie tylko u nas, nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce. Program jest naprawdę imponujący. Bardzo nas cieszy to, że włączają się w ten program różne środowiska. To nie jest tylko program poświęcony awangardzie plastycznej, ale tak jak wspominałem wcześniej, i teatralnej, i muzycznej, i filmowej, i architektonicznej. Także myślę, że dla każdego, kto jest żywo zainteresowany kulturą, coś w tej ofercie będzie do znalezienia interesującego. Robimy to przede wszystkim z tego względu, by zwrócić uwagę na fakt, że awangarda, która na ogół postrzegana jest jako zjawiska marginalne, tak naprawdę odgrywa fundamentalną rolę, jeżeli chodzi o kształtowanie współczesnej kultury i kształtowanie naszego otoczenia. Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy na ten temat, a także upowszechnienie pewnych wartości, które są związane z awangardowym etosem, i myślę, że są to wartości, które nam powinny być wszystkim bliskie, czyli otwartość na to, co nowe i inne, gotowość do podejmowania ryzyka artystycznego, intelektualnego, odwaga w przezwyciężaniu skostniałych schematów myślowych, uwrażliwienie na społeczny wymiar kultury i uniwersalizm. Mam nadzieję, że dzięki tym obchodom, które, tak jak powiedziałem, obejmują całą Polskę, uda się poczynić dosyć istotny krok na drodze do popularyzowania nie tylko awangardy, ale także ich idei. Także to jest z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Rozumiem, że jakiś kalendarz tych różnych przedsięwzięć będzie publikowany. Gdzie? Jest na stronach właśnie na stronach, tak. Portalu rogawangardy.pl. Kto z państwa chciałby tutaj w tym punkcie podzielić się swoją refleksją, zabrać głos? Bardzo proszę. Dobrze, mamy na to cały rok w takim razie. Na dyskusję bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Przejdziemy do kolejnego punktu. Punkt 6. Punkt 6.1 to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału województwa łódzkiego w nieruchomości położonej w Sieradzu przy placu wojewódzkim 3. Tenże projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego. I pytanie do projektodawców, do zarządu, do komisji, państwa radnych, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos, zadać pytanie. Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Dobrze. Bardzo proszę, kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję bardzo i stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 23 głosach za. I 6.2 to projekt uchwały, który dotyczy wyznaczenia aglomeracji Uniejów. Tenże projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pytanie również do projektodawców, zarządu, komisji, radnych. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto jest za, przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. I stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 6.2. została podjęta również jednogłośnie przy 28 głosach za. 6.3 to projekt uchwały, który dotyczy podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tenże projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. I pytanie do państwa radnych. Kto z państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję. I stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 29 głosach za i jednogłośnie.
6.4 to projekt uchwały, który dotyczy zmiany uchwały Sejmiku z 22 marca 2016 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Tenże projekt uchwały zaopiniowany przez Komisję Zdrowia. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę Państwa, więc tak. Sprawa dotyczy powołania ponownie Rady Społecznej Szpitala imienia w tej chwili Szpitala Rady Społecznej Wojewódzkiego specjalistyczne. No bo to jest błąd. No tak. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika. Ponieważ została zmieniona nazwa szpitala, został zmieniony status, w związku z tym należy wszystkie dokumenty ponownie reaktywować, jak i również powołać ponownie Radę Społeczną Szpitala, w tej chwili jeszcze raz powtarzam, Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii. I ponieważ przedstawiciele w Radzie Społecznej są przedstawicielami poszczególnych klubów radnych, te kluby, które nie zgłaszały zmian w swoich reprezentantów, to nie ma tu w projekcie uchwały. Natomiast w przypadku przedstawicielstwa klubu Polskie Stronnictwo Ludowe, które desygnowało wówczas radnego członka klubu, a który nie jest teraz radnym radnym klubu, w związku z tym przedstawia kolejnego swego przedstawiciela, który jest członkiem klubu radnych, pan Artur Bagieński. I to jest ta zmiana tylko w jednym przypadku. W pozostałych przypadkach kluby zachowały te same kandydatury. Pan Michał Król, tak? Proszę. Można? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bym chciał zaproponować, żebyśmy to jednak zrobili w sposób tak, znaczy to uzasadnienie Pana Przewodniczącego jest słuszne, ale żebyśmy dopełnili formalności. To znaczy, żeby albo do Komisji Uchwały Wniosków wpłynęły nazwiska, albo Pan Przewodniczący, rozumiem, jako autor i projektodawca tej uchwały, w ramach uzupełnienia autopoprawki po prostu podał brzmienie teraz punktu 1, paragrafu 1. Bez omawiania, tylko nazwiskami. No, dobrze. Tak jak to trzeba, bo tak, no to by słusznie ktoś mógł zakwestionować naszą uchwałę w ramach nadzoru prawnego. Więc proszę Państwa, więc skład Rady Wojewódzkiego Specjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi wygląda następująco. Przedstawiciel marszałka Marek Mazur, przedstawiciel wojewody Marta Wandzel, przedstawiciele PSL-u Artur Bagieński, Włodzimierz Stelmach, przedstawicielu radnych Platformy Obywatelskiej Bożena Ziemniewicz, Andrzej Kaczorowski, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierz Świsiak, przedstawiciel SLD Halina Nowicka i przedstawiciel lektora Uniwersytetu Medycznego pan profesor Adam Anczak. Można jeszcze uwagę? Tak, proszę. Panie Przewodniczący, proponowałbym także w trybie autopoprawki, żeby przyjąć, że tam wszędzie jest przedstawiciel Sejmiku w samej uchwale, bez wskazywania przynależności partyjnej, żebyśmy to przenieśli do kwestii uzasadnienia. Nie rozumiem jeszcze raz, że... Żeby w treści uchwały, którą podejmujemy, aby używać sformułowania przy nazwiskach przedstawiciel Sejmiku, tam gdzie to oczywiście dotyczyło przedstawicieli Sejmiku, bez wskazywania w treści uchwały przynależności partyjnej. Dobrze, oczywiście, przy tam nie ma, tylko ja dla odpowiedzi powiedziałem, kto wskazywał, tak? Dobrze, no ale wszystko już jest jasne, dobrze, dziękuję. Pan Adamczyk jeszcze, proszę. Panie Przewodniczący, jeszcze jedną tutaj
chciałem zgłosić uwagę, ponieważ w tej uchwale czytamy literalnie, no tam paragraf 1, później punkty 1 i 2. No i punkt 2 w tym projekcie uchwały ma takie brzmienie. W paragrafie pierwszym punkt 1 otrzymuje brzmienie. I jest wykropkowane dalej. Tak, tak. No i teraz, jeżeli pan, no, moim zdaniem powinniśmy w tym momencie wpisać całe brzmienie tego punktu, a nie wymienić nazwiska. Panie radny, więc punkt, znaczy paragraf pierwszy, tak, to jest, że wybiera przedstawicieli sejmiku, a punkt pierwszy dotyczy nazwiska. I tylko jest zmiana w punkcie pierwszym, bo dotyczy nazwiska z pana Andrzeja Głościńskiego na pana Artura Bagińskiego. A pozostałe punkty są bez zmian, więc zmiana dotyczy... Rozumiem, że to jest... Bo pan widzi całość projektu, ja tutaj nie mam tego, no, projektu, tak, całości. No dobrze, ale ja właśnie wyjaśniam, dobrze, że ten punkt ma... Paragraf pierwszy ma 6 punktów, gdzie są wymienione poszczególne nazwiska. Tak, i tylko zmiana dotyczy pierwszego punktu, pozostałe są bez zmian. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania wobec powyższego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały zawartej w druku 6.4? Dziękuję bardzo. Kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. I stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 25 głosach za i jednym głosie wstrzymującym. I kolejny punkt 6.5 dotyczy wskazania kandydatów sejmiku województwa łódzkiego do Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi. I tutaj ten projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia. Propozycje do projektu uchwały dwóch kandydatów, pani Dorota Malec, radca prawny, i pan Krzysztof Mirowski, również radca prawny. Państwo, nie wiem, czy Nie mieli Państwa, znaczy Państwo tej informacji o poszczególnych kandydatach, tak? No to jeżeli zachodzi potrzeba, to będziemy tutaj Państwu przedstawiać. Proszę, pan Piotr Adamczyk. Chciałbym tylko taką uwagę tutaj w tym punkcie zgłosić. Rozmawialiśmy również o tym na konwencie, iż no niestety jest to taką, już widzę tutaj tradycją, że koalicja rządząca województwem zgłasza tylko swoich kandydatów, którzy mają szansę przejść, jakby nie dając możliwości opozycji również w tym mierze, aby zgłosić kandydata, który miałby szansę oczywiście na wybranie. W związku z tym, no tutaj nie zgłaszamy, bo wiemy doskonale, że koalicja już się podzieliła tymi stanowiskami, aczkolwiek no nie widzę tego, jeżeli chodzi o demokrację, zbyt dobrze, gdyż w moim odczuciu przynajmniej jedna osoba z tych dwóch powinna mieć szansę być wybrana z opozycji. Proszę Państwa, no oczywiście szanse zgłaszania były, dlatego że na konwencie myśmy ten... Na konwencie myśmy o tym mówili, że będziemy zgłaszać kandydatów, i powiem Państwu tak, że ja nie wiem, czy to są kandydaci zgłoszeni przez kluby koalicyjne, po prostu takie kandydatury wpłynęły do sejmiku. Ich było jeszcze więcej, to ja powiem Panu Radnemu tak, że było ich więcej kandydatur, ale po prostu regulamin mówi o tym, że muszą spełniać pewne wymogi. I są pewne ograniczenia dla tych kandydatów, które uniemożliwiają im kandydowanie, chociażby dlatego, że nie może to być żaden lekarz świadczeniobiorca, ani pracownik świadczeniobiorca, żaden pracownik szpitala, ani pracownik Urzędu Marszałkowskiego, ani żaden radny sejmiku, więc jest tak dużo ograniczeń, że naprawdę wybór kandydatów jest bardzo trudny. Natomiast powiem tak, że z mojego doświadczenia wieloletniego Rada właśnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zawsze miała problem z osobami, które mają pewne wykształcenia prawnicze, bo tam naprawdę potrzeba osoby, które będą doradzać. I z tego co wiemy, te kandydatury, one były tutaj wielokrotnie przez różne osoby dyskutowane, weryfikowane, i one te wymagania spełniają. Ja nie wiem, czy to są kandydaci, bo na pewno są to kandydaci bezpartyjni, to mogę Panu zaświadczyć, są bezpartyjni, i oni nie są wskazywani przez jakieś kluby, po prostu oczekiwaliśmy z zewnątrz
propozycji. Ponadto jeszcze raz potwierdzam, że ta rada, z tego co wiemy, to będzie działać jeszcze chyba kilka miesięcy, dlatego że jak Państwo wiecie, od 1 stycznia przestaną działać Narodowe Fundusze, oddziały wojewódzkie Narodowych Funduszy. W związku z tym to jest to kwestia uzupełnienia, a wynika to również z tego, że od 1 stycznia zmieniła się ustawa, że Radę Narodowego Funduszu powołuje nie sejmik, tylko sejmik dwóch delegatów przedstawia, a powołuje wojewoda, bo do tej pory było tak, że sejmik zbierał kandydatury również od wojewody i sejmik zatwierdzał całą Radę Narodowego Funduszu i ponieważ zmieniła się ustawa od 1 stycznia, że nie sejmik powołuje, dlatego trzeba po prostu te osoby uzupełnić, ale tylko na ten czas do końca tej kadencji. Głosujemy? Tak? Proszę bardzo. Kto z Państwa jest za? Do NFZ. Kto z Państwa jest za? Proszę bardzo, no ja to przynajmniej do tej pory na pulpicie się nie wyświetliło Pana zgłoszenie. Bo to może kłopot z tym. Panie Przewodniczący, znaczy ja bym chciał wiedzieć, bo sytuacja jest taka, kto jest projektodawcą tegoż projektu uchwały, czy to jest Pan jako Przewodniczący, bo to są przedstawiciele sejmiku, czyli dobrze by było, gdyby jako przedstawicieli sejmiku jacyś radni właśnie proponowali, bo to mają być przedstawiciele sejmiku i chciałbym wiedzieć, którzy radni zaproponowali tą kandydaturę, te kandydatury. A poza tym, jeżeli by w takim razie ci radni, którzy proponują te kandydatury, żeby przedstawili te osoby, bo jeżeli to mają być przedstawiciele sejmiku, to nie jest to, że my zatwierdzamy czyichś innych przedstawicieli, powołujemy jakieś ciało, w którym są ktoś, tylko to mają być nasi przedstawiciele. Więc gdyby można było przedstawić te osoby. Ja rozumiem też, że mogą się pojawić inne propozycje i trzeba by było to też umożliwić i dzisiaj ewentualnie to przegłosować, czy też ja... I tyle. Dziękuję. Dziękuję. Ja się pytałem na samym początku, czy Państwo znają te kandydatury, dlatego że Komisja Zdrowia zaopiniowała pozytywnie. Zapytałem się Państwa. Państwo powiedzieli, że nie. Zapytałem się, Pan zabrał głos. Pytam się, czy przedstawi. Jeżeli Państwo chcecie, proszę bardzo. To nie są przedstawiciele radnych, bo radni nie mogą być przedstawicielami w Narodowym Funduszu. To są propozycje zgłaszane przez radnych. Więc tak, Pan Krzysztof Mirowski, radca prawny, aplikacja przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Działalność gospodarcza poza firmą, kancelaria radcy prawnego, praca w bankach, tak, w bankach. Proszę bardzo. I potem Pani Dorota Malec, również radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Pracownik również Banku Handlowego w Warszawie i wcześniej innych banków. Panie Przewodniczący, ale zaczęlibyśmy od tego, jacy radni proponują te kandydatury. No przecież Pan przed chwilą powiedział, że jest inicjatywa Przewodniczącego, a Przewodniczący konsultuje to z radnymi. Dobrze, no Panie Przewodniczący, czy to jest Przewodniczący Pańska ma inicjatywę i tą uchwałę przedstawia i ja Panu uzasadniłem. Dobrze, ale nie, czy to są osoby, które Pan proponuje, jako Pan? Czy też inni radni zgłosili Panu te kandydatury? Konsultowane były oczywiście z innymi radnymi, chociażby na Komisji Zdrowia. Tam są też radni, członkowie Nie, komisji. To było opiniowane już w trybie opinii komisji. To jest co innego. Ale kto proponuje sejmikowi? Kto proponuje? Kto bierze Przewodniczący sejmiku proponuje, no już Pan odpowiadał parę razy. Czyli to Pan osobiście, tak? Nie osobiście. Tak, to Przewodniczący mierzy, proszę Pana, czy osobiście, czy nie osobiście, tak. Mówię w tej chwili osobiście, mówię jednym głosem, ja nie mówię chyba w pięciu osobach, tylko mówię w swoim imieniu, ale jeszcze raz Pan mówi, że konsultowałem to z radnymi. Nie, ale to nie chodzi o to, tak, czy Pan konsultował. Nie, to tak. Czy te kandydatury to Pan wymyślił sam? Czy nie, też przedstawił? Nie. Nie, świetnie. Nie. Czy jacyś radni przynieśli Panu te kandydatury? Nie. Czy Pan zna te osoby? Czy to są mieszkańcy województwa łódzkiego, bo tu słyszę jakiś bank handlowy, ale w Warszawie oddział? Panie radny, no
No prowadzi pan naprawdę śmieszną dyskusję. Kto to przyniósł? Pan się pyta, no kandydaci przynieśli swoje CV. Proszę pana, jeszcze raz, proszę państwa, kończymy dyskusję. Nie, panie przewodniczący, robimy sobie po prostu żarty z sejmiku. Jeżeli to mają być nasi przedstawiciele, może być tak, że na przykład jest tu pewien konsensus, bardzo możliwe, że to są osoby, znaczy nie bardzo możliwe, ja wręcz podejrzewam, że to są osoby bardzo zacne i wręcz do tego predestynowane, ale niech będzie jakiś porządek, tak, w końcu. Dobrze. Więc to, jeżeli przedstawiciele sejmiku, to niech będzie tak, że z sejmikiem się, że to jest, żebyśmy wiedzieli, czy to są przedstawiciele radnych, czy też znowu to jest tak, że nie róbmy z sejmiku dobrze, kwiatka do kożucha Urzędu Marszałkowskiego. Dobrze. Pan przewodniczący powinien stać na straży samodzielności jako organu stanowiącego i kontrolnego sejmiku województwa. Dobrze, bardzo dziękuję panie radny. Jeszcze raz państwu informuję, że te kandydatury zostały zgłoszone z inicjatywy przewodniczącego, który konsultował to z radnymi Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, wielu innymi radnymi sejmiku i to są przedstawiciele sejmiku. Jeżeli państwo uważają, że nie będą to waszymi reprezentantami, nie musicie głosować. Proszę państwa, głosujemy. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały rekomendującej te dwie osoby i tak to powołuje, jeszcze podkreślam, powołuje to wojewoda. My tylko rekomendujemy dwie osoby do wojewody, bo to wojewoda powołuje tą radę. To są tylko nasze rekomendacje. Kto z państwa jest za tymi rekomendacjami, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, dziękuję. I stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 18 głosach za, 12 głosach przeciwnych. I kolejny temat 6.6 to projekt uchwały, który dotyczy zmiany uchwały sejmiku z 16 grudnia 2014 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego sejmiku do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych przewodniczącemu sejmiku. Projekt zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Statutową. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Państwa radnych, zarządu, komisji. Dziękuję bardzo, nie ma chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. I stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 30 głosach za i jednym głos się wstrzymując. Kolejny punkt 6.7 to projekt uchwały. To projekt uchwały, który dotyczy zmiany budżetu w budżecie województwa na rok 2017 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych. 6.7, tak? I zadań w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2017-2013, zadań realizowanych w ramach RPO 2014-2020 oraz zmieniającą uchwałę sejmiku z 20 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2017. Tenże projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki, Komisji Zdrowia, a także Komisji Nauki i Kultury. Czy w tym punkcie, tak? Pan pyta, dam, czy zabiera głos? Bardzo, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mam pytanie odnośnie uzasadnienia tejże uchwały. Otóż na stronie 8
uzasadnienia jest wymienione, są plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów po uwzględnieniu niniejszego projektu przedstawia się następująco. Jest tu wymienione w całości dochody, przychody, wydatki, rozchody i podliczone jest ogółem. Moje pytanie jest związane z dochodami i wydatkami w tym miejscu, gdyż one różnią się w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej, które znajduje się dwa punkty dalej. Mianowicie na przykład tu jest mowa o tym, że dochody wynoszą 851 956 226 zł. Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej, którą jak wspomniałem będziemy głosowali również za chwilę, ta kwota wynosi 852 miliony 562 043 zł. I tak samo w WPF-ie wydatki 806 388 895 zł. Natomiast w tymże dokumencie wydatki wynoszą 805 milionów 783 078. Skąd taka różnica w tych dokumentach? Dobrze, i pan Włodzimierz Fisiak jeszcze w tym samym czasie. Proszę. Panie przewodniczący, panie marszałku, chciałem zapytać o wydatki dotyczące utworzenia łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej. To jest zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej, kwota 960 tysięcy złotych. I czy mógłby pan marszałek, czy ktoś z zarządu przybliżyć bardziej nam ten wydatek i samą ideę tworzenia, czy to w ramach łódzkiej kolei aglomeracyjnej będzie robione, czy w ramach nowego projektu gospodarczego. I na co ta kwota, bo tu jest zakup taboru, no to nie sądzę, żeby za 960 tysięcy można tabor kupić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto będzie odpowiadał? Bardzo proszę, pan wójt Andrzej Dzierbicki. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo. Utworzenie kolei aglomeracyjnej wiąże się z zakupem trzyczłonowych pojazdów szynowych, które będą obsługiwały nasze linie. W związku z tym, że w roku 2016 niewykorzystana została kwota tych 960 tysięcy, które wpłynęły do nas z funduszu kolejowego, na wkład własny chcemy przekazać te środki w roku bieżącym. Mamy nadzieję, że uda się tym samym zrealizować to zadanie, które jest planowane. Dziękuję. Dziękuję. Tak, proszę. Dyrektorze, czy to jest w ramach łódzkiej kolei aglomeracyjnej, bo nazwa trochę myli, czy jako warszawsko-łódzka kolej aglomeracyjna? To jest naszej łódzkiej. Dziękuję. Wszystko? Nie. Moja część, a tu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, otóż różnica między WPF-em a tym, co przedstawia ten projekt uchwały, wynika ze zmian, które w międzyczasie dokonywał zarząd, który ma uprawnienia w pewnych kwestiach do podejmowania swoich uchwał. Między innymi są to dotacje od wojewody i stąd jest ta różnica. W WPF jest oczywiście więcej. Zresztą państwo otrzymują do
do każdej uchwały w sprawie WPF-u rozliczenie wszystkich zmian, które były dokonywane od poprzedniej sesji do sesji obecnej i do tych zmian, które są w WPF-ie. Proszę. Będę nam cię, proszę bardzo. Z tego, co zrozumiałem, to pani skarbnik powiedziała, że są jakieś pieniądze, które już znalazły się w projekcie dotyczącym WPF-u, ale nie znalazły się w projektach tych szczegółowych, które przyjmujemy, żeby ten WPF zmienić. Ja nie wiem, czy to jest zgodne ze sztuką prowadzenia finansów, ponieważ no, powinno się zgadzać. Jedna strona, jeżeli chodzi o szczegóły, które przyjmujemy, no i WPF, który jakby jest na końcu specjalnie zrobiony tak, żeby jakby po przyjęciu tych szczegółowych uchwał. Proszę. Panie Przewodniczący, odpowiem może na ostatnie Pana pytanie, czy to jest zgodnie ze sztuką. Oczywiście zgodnie ze sztuką i tak jak wcześniej powiedziałam, macie Państwo każdorazowo załączone rozliczenie i na pewno Pan dysponuje takim zestawieniem, gdzie ta różnica jest wskazana. W międzyczasie zarząd podejmuje różne decyzje swoimi uchwałami zwiększające dochody w związku chociażby z faktem, iż w międzyczasie dostajemy dotacje od wojewody i do takich zwiększeń upoważniony jest zarząd. Czyli nie muszą Państwo podejmować tych decyzji, natomiast te decyzje uchwałami zarządu są dokonywane zmiany zarówno w dochodach, jak i w wydatkach. Nie wiem, czy już... Czy mogłaby Pani w takim razie podać nam kwoty i jeszcze, czy w takim razie tamte pieniądze od wojewody nie będą w ogóle w jakikolwiek sposób w późniejszym czasie przyjmowane uchwałami? To się odbywa w ten sposób, że to jest bez uchwały, czy to obrazuje tylko WPF? Panie Przewodniczący, uchwałami zarządu są podejmowane te decyzje. Uchwałami sejmiku nie ma takiej potrzeby. Do tych zmian upoważniony jest zarząd ustawą o finansach publicznych. Natomiast każdorazowo Państwo dostają rozliczenie. Pamiętam, że na wniosek pana radnego Piotra Grabowskiego od co najmniej kilku lat dokonujemy co miesiąc takiego rozliczenia i Państwo mają takie rozliczenia. Pan Michał Król, proszę. Ja bym chciał poprosić, bo to może po prostu wtedy wyjaśni nasze wątpliwości i byłoby najszybciej, gdyby wskazać nam nie tylko kwotę zwiększającą wydatki na zakupy tegoż taboru, ale gdyby można nam było podać, ile jest teraz, a ile będzie po zwiększeniu. I w związku z tym chciałbym prosić, żeby w uzasadnieniach projektów uchwał w sprawie zmian budżetu w trakcie roku, żeby podawać nie tylko o kwotę, ale podawać o kwotę do kwoty takiej i takiej. Bo tak naprawdę to dopiero umożliwi nam w pełni świadome głosowanie nad tymi zmianami w budżecie. Oczywiście to drugie to jest postulatem de lege ferenda co do przyszłych, natomiast projektów uchwał i co do przyszłych kształtów uzasadnienia. Natomiast no, gdyby nam dzisiaj można powiedzieć, po prostu zwiększamy o ten niecały milion z ilu do ilu, tak? O. Pani karmnik, tak? Proszę. Szanowni Państwo, jest to kwota mniejsza niż milion, jak Pan Radny był łaskaw zauważyć. Dziś 851 tysięcy w międzyczasie dokonane były takie zmiany. Oczywiście przyjmuję uwagę Pana Radnego Króla i jeszcze w uzupełnieniu będą zawarte te postulaty Pana. Nie, bo to wtedy niepotrzebne pytanie będzie.
To znaczy, panie radny, bardzo dziękuję, w ten sposób procedujemy. Więcej nie ma zgłoszeń. Lat przystępujemy do głosowania nad uchwałą 6-7. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały 6-7, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 29 głosach za. 6-8 to projekt uchwały, który dotyczy zmiany budżetu i w budżecie na rok 2017 w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Gospodarki, a także Komisję Współpracy z Zagranicą. Kto z państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłasza, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 6-8 została podjęta jednogłośnie przy 31 głosach za. I 6-9 to propozycja podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku z 20 grudnia 2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I tenże projekt uchwały również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. Pytanie do państwa radnych, zarządu. Ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 19 głosach za, 18 przeciwnych i jeden głos wstrzymujący. 19 za, przeciwnych 8, jeden głos wstrzymujący. Punkt 7, interpelacje i zapytania. Takie tutaj do Prezydium Sejmiku nie wpłynęły. Mogą wpłynąć albo teraz, albo do Kancelarii Sejmiku. Wolne wnioski, komunikaty. Kolejna sesja zaplanowana na 27 marca o godzinie 12. Proszę bardzo, wolno pytać, proszę. Ja mam pytanie do pana marszałka województwa. Panie marszałku, na jednej z sesji Zarząd Łódzkich Inwestycji Medycznych mówił o tym, że będzie przygotowywał się do aplikowania środków, które pozwolą na poszerzenie oferty opieki długoterminowej w województwie. Chciałbym dostać informację o tym, na jakim etapie są łódzkie inwestycje medyczne, jeśli chodzi o to przygotowanie, bo konkurs jest ogłoszony, więc rozumiem, że łódzkie inwestycje medyczne zgodnie z tym, co zapewniał nas pan prezes, złożą aplikację do tego konkursu. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, 34. sesję Sejmiku Wojewódzkiego zamykam.